Czy woda rozmarynowa przygotowana w garnku działa na porost włosów? Zapewne widziałaś wiralowe filmy z przepisami na wcierkę z wody rozmarynowej, która ma rzekomo zagęsić Ci włosy. To jedna z internetowych porad, która niestety nie działa. A w tym filmie wyjaśnię Ci dlaczego. Gotując gałązki rozmarynu w wodzie, Wszystkie cenne olejki eteryczne rozmarynu wyparowują wraz z parą wodną, więc po ugotowaniu rozmarynu otrzymujesz po prostu wodę zapachową, która nie będzie skuteczna w promowaniu wzrostu włosów. Aby to miało sens, należałoby zastosować metodę destylacji, która w skrócie polega na odparowaniu pary wodnej i ponownym jej skropleniu, czego w domowych warunkach nie jesteś w stanie zrobić chyba że dysponujesz urządzeniem do destylacji i czasem, bo taka kąpiel wodna trwa wiele godzin. Natomiast olejek rozmarynowy ma rzeczywiście potwierdzone badaniami działanie porównywalne z minoksydylem, tylko w badaniu był używany olejek standaryzowany, a nie woda rozmarynowa i używano go 1 ml dwa razy dziennie, a efekt był widoczny po 6 miesiącach. Mówiłam ci o tym w tym filmie. Mówię ci to tylko po to, żeby oszczędzić Twój czas, ale oczywiście zrobisz, jak uważasz, bo to Twoje włosy i Twoja sprawa.